Jednym z moich ulubionych gatunków gier planszowych jest gatunek area controller, czyli są to gry, gdzie naszym zadaniem jest kontrolowanie pewnej części planszy, za co będziemy otrzymywali pewne bonusy. Oczywiście ta kontrola nie odbywa się zazwyczaj bez walki. Musimy się przepychać, musimy cały czas zdobywać teren, utrzymywać, czy po prostu przenosić się na te części planszy, które będą bardziej punktowane lub po prostu będą nam się bardziej opłacały w dalszej części gry. I to właśnie odcinek jest o takich grach, czyli grach Area Control, które przeze mnie są wybitnie uwielbiane, aczkolwiek ostatnio zauważyłem, że niespecjalnie te gry często pojawiają się na rynku gier planszowych. Dlatego chcąc zainteresować Was tym gatunkiem, postanowiłem zrobić film, oczywiście za Waszą namową, o grach typu Area Control. Tak więc siadajcie wygodnie i oglądajcie. Gry, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, są to gry, które jeszcze gdzieś tam występują w sklepach, ponieważ po pierwsze, albo są w stałym druku i wydawcy hura optymistycznie nie informują nas non-stop, że o, patrzcie, to właśnie ta gra znowu wraca do sklepów. Nie, ponieważ te gry są w stałej sprzedaży, stale schodzą i właściwie nie trzeba specjalnie ich reklamować, ponieważ reklama niesie się sama, czyli tak jak zazwyczaj w polskim świadku planszówkowym, a z drugiej strony będą to jeszcze gry, które jeszcze gdzieś tam występują i trzeba byłoby się śpieszyć, żeby później nie było, o matko, gdzie jest taka gra, którą strasznie chciałem kupić. No właśnie, jedną z takich gier jest Chaos w Starym Świecie. Ta gra już jest dostępna za jakieś tam zabójcze pieniądze po jakichś tam serwisach z drugiej ręki. Niektórzy jeszcze w folii sprzedają. Matko, ja sam na strychu trzymam dwie sztuki. Jedno dla jednego dziecka, drugie dla drugiego dziecka. Co się stanie, jak mi się pojawi trzecie? Ho-ho! No to wtedy będę musiał iść na jakieś Allegro. Ale tak czy inaczej, Chaos w Starym Świecie, świetny, fantastyczny area kontrolek. Jeśli będziecie mieli okazję, to serdecznie pograjcie sobie w Bogów Chaosu. Kraj Havok. To jest taka gra, która nie za bardzo wiem, jak wyglądała popularność tej gry, niespecjalnie śledziłem, natomiast mi akurat Kraj Havok przypadł do gustu, więc jeśli będziecie mieli okazję, no to sobie pograjcie, bo jest to gra warta. No i gra, o której się co jakiś czas mówi, z różnym natężeniem, że być może powróci na polski rynek, natomiast no, na razie nie jest specjalnie dostępna, ale oczywiście Shogun, jeśli ktoś lubi area kontrolki i ma możliwość pożyczenia od kogoś lub z jakiejś wypożyczalni, to bardzo proszę, w Shoguna też sobie spróbujcie. Ale to właśnie, to jest niestety taki smutny przykład, że area kontrolki znikają i nie pojawiają się z powrotem na rynku, tak jak inne gry. No, ale teraz będę już mówił o takich, które spokojnie są dostępne. Pierwszą grą, którą zobaczycie w tym materiale, będzie jedna z moich ulubionych gier typu Area Control, czyli Blood Rage. Gra, w której będziemy mogli przenieść się do świata wikingów i właśnie w tym świecie wikingów mamy oczywiście pięknie rozłożystą planszę. Mamy różnego rodzaju stwory, które możemy przekabacić na swoją stronę, ale oczywiście jest plansza, mamy wikingów i będziemy się cały czas napierniczać, zanim przyjdzie Ragnarok i sprzątnie oczywiście wszystko. Jest to gra, która, można powiedzieć, z jednej strony promuje zajmowanie poszczególnych miejsc na planszy, ale również promuje to, że będziemy w pięknej takiej wikingowej chwale ginęli, ponieważ za to również będziemy mieli pewne jakieś profity. Blood Rage, absolutnie fantastyczny tytuł, który zalicza się do trylogii, ponieważ jest to jedna z pierwszych gier Langa, który miał zamiar stworzyć taką, wiecie, trylogię w różnych takich setach klimatycznych się dziejącą. Blood Rage świetnie trafił, ponieważ on wypromowany też został na fali popularności serialu Wikingowie. Natomiast to później poszły jeszcze takie dwie gry, czyli mamy Ankha, który przynosi nas w taki świat egipski. Do tego wszystkiego mamy również grę Rising Sun, czyli mamy takie klimaty azjatyckie. Ja muszę przyznać, jestem fanem Blood Rage'a. Tamte gry wiem doskonale, że mają swoje duże grono odbiorców, fanów i obrońców. Ja po prostu z tej trylogii zdecydowanie proponuję Blood Rage. W mojej opinii jest to najbardziej udana gra z tej trylogii, dlatego Blood Rage'a Wam polecam. Poza tym jest bardzo podobny do Chaosu w Starym Świecie, tak czy inaczej, więc Blood Rage. Ale kto powiedział, że gry typu Area Control muszą być strasznie skomplikowane? Znaczy, zazwyczaj wiecie, to są to średnio zaawansowane tytuły. Na przykład takim jednym z bardzo lekko zaawansowanych tytułów jest na przykład Small World. To akurat jest wersja Small World World of Warcraft, gdzie oczywiście mamy połączenie bardzo popularnej gry ze światem World of Warcraft. Ja jakiś czas temu recenzowałem tę grę, jeśli mielibyście więcej pytań, serdecznie Was do tej recenzji odsyłam. Natomiast Small World jest to taki bardzo lekki tytuł, w którym naszym zadaniem będzie
będzie, no właśnie, na początku otrzymujemy pewną nację, no i tą nacją będziemy musieli kierować na planszy, czyli będziemy musieli się rozwijać, będziemy musieli walczyć z naszymi przeciwnikami żywymi, których mamy przy grze, ale również z neutralnymi nacjami. Będziemy musieli zajmować dobre miejsca na planszy, które będą odpowiadały naszej nacji, ponieważ wszystkie te nasze nacje będziemy również mogli tworzyć, będziemy mogli dobierać, ponieważ każda ta nasza nacja składa się z takich dwóch elementów i te dwa elementy tworzą pewne zdolności, których będziemy mogli używać w trakcie gry. Co niestety smutne w tej grze, co jakiś czas będziemy musieli opuścić pewną nację, ta będzie wymierała, a na jej miejsce wchodzi nasza nowa, agresywna nacja i znowu będzie robiła jedną wielką rozwałkę na planszy. Świetny tytuł, czy jest to Small World zwykły, czy jest to Small World Underworld, czy jest to właśnie World of Warcraft, na pewno będziecie się dobrze bawić, z tym, że zaznaczam po raz kolejny, że jest to raczej taka lekka gra. Ale skoro robimy sobie tak po biegunach skaczemy, to skoro była bardzo lekka gra w postaci Small Worlda, to teraz przeskakujemy sobie na drugi biegun, czyli takie gry bardzo mocno zaawansowane, czyli jest to gra pod tytułem Sukcesorzy. Mówię o niej, chociaż niestety w tym momencie nie jest dostępna na rynku, ale wydawca już powiedział, halo, słuchajcie, tak mi to wszystko fantastycznie zeszło, Jasik tam to pięknie wypromował, dobra, może tego ostatniego nie mówił, może po cichu, ale tak czy inaczej jest to gra, która jest już zdecydowanie bardzo mocno zaawansowana. Tym razem będziemy się przenosili do świata antycznego, gdzie umiera Aleksander Wielki i jego dowódcy oczywiście będą płakali strasznie mocno nad jego ciałem, ale później wezmą się za łby i będą się napierniczać. Czyli jest to gra historyczna, gdzie właśnie my, wcieliwszy się w tych byłych dowódców Aleksandra Wielkiego, będziemy zajmowali sobie jakieś tam połaci, będziemy mieli swoje wojsko pod naszymi sztandarami i będziemy się napierniczać na planszy z naszymi przeciwnikami. Jest to gra wybitnie dla zaawansowanych, dla tych, którzy lubią wybitnie dużo poświęcić czasu z jednej strony nad instrukcją, ale ta gra wybitnie również, no takie słowo na tą grę, wybitnie, dużo zyskuje w momencie, kiedy będziemy ogarniali historię, która wydarzała się właśnie przy okazji tego, co się działo po śmierci Aleksandra Wielkiego. Dzięki temu będziemy widzieli zależności między poszczególnymi dowódcami i to na pewno rajcuje. Wiecie, ja z wykształcenia jestem historykiem, dlatego ta gra jeszcze bardziej mnie rajcowała. Ale jeśli chcecie mieć zaawansowaną grę, w której nawet będziecie mogli w trakcie, nie wiem, trwania bitwy, przekabacić jednostki przeciwnika na swoją stronę. Będziecie mieli kilka sposobów na wygraną, niekoniecznie militarną, ale również, nie wiem, będziecie mogli wziąć w opiekę dzieci Aleksandra. Najpierw będziecie musieli je ochronić, czy ewentualnie pozbędziecie się całej rodziny Aleksandra, mordując wszystkich jak leci, czy po prostu weźmiecie Aleksandra i pochowacie go w stolicy Macedonii. Naprawdę dróg do zwycięstwa jest wiele i mimo, że to prosto brzmi, zaznaczam, że nie jest takie łatwe. Komu nie poleciłem Sukcesorów, to oczywiście mówił o jeju, jakie to jest ciężkie, ale po jakimś czasie, jakie to jest dobre. Tak więc łapcie się, kiedy będzie tylko po raz kolejny, czyli właściwie drugi raz ta gra wydana na polskim rynku, szczególnie w tym wydaniu. Jest piękna, jest fajna, po prostu mistrzostwo świata. Sukcesorzy. Było bardzo łatwo, było bardzo ciężko, a teraz będzie coś takie, wiecie, pomiędzy. Pomiędzy jest to gra pod tytułem Tytani Łukasza Woźniaka. Wydaje mi się nawet, teraz pewnie Łukasz, nie wiem, chociaż nie może się obrazić, ponieważ doceniam jego grę, ponieważ twierdzę, że Tytani jest jego najlepszą produkcją, którą wypuścił, lub po prostu być może spełni oczekiwania moje gustowe, ponieważ jest to gra Area Control, a po prostu ja te gry lubię. Tym razem mamy Tytanów. Tytani, fantastyczny tytuł, w której będziemy mogli się wcielać w 4 lub, jeśli mamy dodatek, w 5 nacji. No i te nasze nacje, to będzie takie, wiecie, XVII wiek w krzywym zwierciadle, tak więc zobaczcie, kolejny raz, jest to XVII wiek, więc jest to historia, jest to area kontrolka, kolejny element, dla którego mogłem polubić tę grę, no i jeszcze jeden element, ponieważ jest to nie bez powodu nazwane Tytani, ponieważ mamy tu jeszcze jeden element występujący, czyli takie fantazje, ponieważ każda nacja ma swojego Tytana, tak, tutaj też występuje Polska i tego Tytana może wprowadzić do gry, który po prostu robi jeden wielki łomot. Gra ma lekką, płynną mechanikę, dość szybko jesteśmy w stanie się tego wszystkiego nauczyć. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak w to gram, i chyba akurat tamtym razem, sorry za spoiler, jak nie chcecie, to nie słuchajcie. Mieliście czas. Przegrywam z Łukaszem, ale ja grałem pierwszy raz, a on jest autorem, więc można powiedzieć, w jakikolwiek sposób się mogę obronić, ale tak jak mówię, jest coś takiego, można sobie zobaczyć na kanale Łukasza, jak obrywam w Tytani. W Tytanów jest również instrukcja na kanale GameTroll TV. Można sobie jeszcze Tytanów kupić, ponieważ jest to fajny, dobry tytuł, więc go znowu polecam.
No ale wiecie, przy okazji kolejnej gry typu Area Control, którą być może duża część z Was zna, więc warto było polecić, a to jest właśnie taki materiał polecajkowy, więc się nie dziwcie czasami, że dla tych wszystkich, którzy są bardzo mocno obryci, polecam te gry, które są po prostu popularne, ale no nie można nie znać gry o tron, która jest też bardzo specyficznym tytułem, ale pokazuje też o co chodzi w grach typu Area Control. Jeśli na przykład jesteś graczem, który, nie wiem, lubi spokojną rozgrywkę, lubi sobie budować jakieś, nie wiem, miejsca, jakieś przestrzenie, pracować nad silniczkiem, cokolwiek, to Area Controlki nie są dla Ciebie. Zostaw w ogóle, wywal ten film, sorry, że mówię akurat w tym momencie, nie wiem, czy jestem w środku, czy już pod koniec tego materiału, ale zasadniczo nie graj w te gry, po prostu nerwy stracisz. A Gra o Tron jest właśnie jedną z takich gier. Gra o Tron, czyli można powiedzieć, że która się odwołuje do bardzo popularnej książki, jeszcze bardziej popularnego serialu, albo nie mam pojęcia, wiecie, to jest taki sapkowskowy troszeczkę, nie wiem, dylemat, ale tak czy inaczej Gra o Tron jest to kapitalny tytuł, oczywiście znowu dzieje się na przepięknej planszy, w której na dużo większym stopniu niż w innych grach typu Area Control będziemy sobie podkładali świnie. Tam może podkładaliśmy sobie świnki, a tu po prostu będziemy podkładali takiego knura, taką wielką lochę, czyli będziemy się dogadywali z kimś nad planszą i już ta osoba jest pewna, dobra, ten, ale cała mechanika gry zamknięta jest w takich rozkazach, które po prostu będziemy wydawać i te rozkazy kładziemy na różne tam przestrzenie, dogadamy się z kimś, ale jak już się dogadamy, wszyscy już kończą, nagle to wszystko odsłaniamy i nagle ktoś może patrzeć, nie wiem, nam w oczy, no jak to przecież się umawialiśmy inaczej. Tak, ale ja ci wbiłem nóż w plecy. I to jest najlepsze w Grze o Tron. Gra, do której jeśli siadamy, trzeba mieć bardzo duży dystans do siebie. I również trzeba wiedzieć, że chyba jest, w niektórych grach typu Area Control pisze się coś takiego, że pamiętajcie, że gra jest tylko grą, jesteście przyjaciółmi tak poza planszą i pamiętajcie, żeby wrócić do zdrowych relacji po samej grze. Tutaj musicie naprawdę sobie to wyryć na czole lub po prostu napisać, nie wiem, obok gry, żebyście się na siebie po tym wszystkim nie rzucali. No bo taka wredna jest to gra. Ponownie przenieśmy się do Grecji. Tym razem jesteśmy na Cykladach, więc bardzo proszę, znowu piękny, śródziemnomorski klimat, wszystko tam pięknie obmywa, oblewa, obwiewa nam twarz, ale nie, oczywiście, jak to człowiek, homo sapiens, sapiens, musimy się napierniczać. Ale właśnie, nie tylko tutaj homo sapiens będzie się lamił z domu, ponieważ jest to gra w takim greckim klimacie z bardzo dużym takim elementem mitologii. Więc mamy te światy takie bardzo mocno powiązane. Ten element taki mitologiczny będzie tutaj występował w postaci różnych stworów, które możemy przekabacić na swoją stronę, czyli wiecie, taki troszkę motyw Blood Rage, które będą stawały po naszej stronie, tylko musimy uważać, żeby kontroli nad nimi nie stracić, aczkolwiek z tą kontrolą to też bym nie przesadzał, raczej będziemy je kierowali w tą stronę, żeby nam szkody nie narobiły. O, to chyba jest najlepszy element. Gra Cyklady ma też bardzo ciekawy system doboru akcji, które będziemy mogli wykonać w grze. Do tego wszystkiego, jeśli miałbym zachwalić jeszcze ten tytuł, to na pewno na uwagę zasługuje wykonanie, szczególnie figurek. Wiecie, to jest taka gra z czasów, kiedy jeszcze nie było takich, wiecie, tysięcy plastikowych modeli w grze, a ta gra coś takiego oferuje i nie jest jeszcze tak strasznie droga, biorąc pod uwagę to, co oferuje, a te plastikowe modele, które mamy w środku, one są w różnych pozach, one nie są, jeśli chodzi o taką jedną nację, one nie występują w różnych pozach, są to czasami modele inaczej wyglądające, tak więc mamy pewnego rodzaju różnorodność. No i naszym zadaniem tutaj jest oczywiście lanie, ale zrobienie wszystkiego, żeby budować miasta, ponieważ to będzie generowało to, kto w tej grze wygrał. Jeśli jeszcze pomalujemy sobie to wszystko, będziemy mieli takie duże zajęcie, aczkolwiek figurki są takie do malowania jako tako, ale możemy sobie pomalować potwory. Na pewno w tym momencie gra jeszcze więcej klimatu zyskuje. Cyklady, absolutnie rewelacyjny system, w który przychodzi mi grać, nie powiem, że codziennie, ale tak średnio raz na miesiąc Cyklady wyjmuję. I ktoś teraz powie, dlaczego nie Wojna o Pierścień? Nawet wiem, która to jest osoba i serdecznie Cię, Przemku, pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o Bitwę Pięciu Armii, jest to rewelacyjny tytuł, tak samo zresztą jak Wojna o Pierścień, spoko, tak? Żeby tutaj nie było, ponieważ fani Władcy Pierścieni, które za chwilę się aktywują przez serial na Amazonie, no to w tym momencie będą tutaj mówić, nie, przecież ta gra jest lepsza, spokojnie. To jest materiał polecajkowy, napiszcie wszystko w komentarzach, co i dlaczego. Ale Bitwa Pięciu Armii jest to taka typowo dwuosobowa gra, w której naszym zadaniem będzie
wcielicie albo w tych złych, albo w tych dobrych. No i oczywiście ci źli będą musieli zajmować poszczególne miejsca na planszy. Ich będzie dużo. Oni będą robili oczywiście taką jedną wielką nawałę, ale ci dobrzy będą mogli się bunkrować, będą bronili dostępu do poszczególnych miejsc. Naprawdę jest to bardzo ciekawy taki system na dwie osoby. Będziemy również mogli przejąć kierowanie postaciami charakterystycznymi oczywiście dla Hobbita, no bo to oczywiście przenosi nas w czas hobbitowski, więc jeśli lubicie Władcę Pierścieni i chcielibyście również mieć area kontrolkę, no to oczywiście Władca Pierścieni jest taką, nie wiem, tematem, który aż po prostu prosi się niezwykle o to, żeby robić jakieś takie fajne, soczyste area kontrolki i wydaje mi się, że taka dwuosobowa gra Bitwa o Pierścień jest właśnie jednym z takich tytułów, więc jeśli go nie macie, to oczywiście serdecznie polecam Bitwę Pięciu Armii, Wojnę o Pierścień, żeby nie było, oczywiście też. No i to tyle z tego mojego materiału polecajkowego Area Kontrolki. Jeśli byście szukali jakichś tytułów, to oczywiście pytajcie, na pewno coś postaramy się Wam dobrać, a jeśli jesteście graczami, którzy już mają swoje typy, to jeszcze raz podkreślam, piszcie w komentarzach, na pewno te elementy komuś się przydadzą. I to tyle na dzisiaj. Bawcie się dobrze nad Area Kontrolkami, bijcie się tam, bo lepiej na planszy. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!